Siemanko, dzisiaj filmik tylko dla graczy Xbox Series robiących Frozen Money. Przed glitchem najważniejsza sprawa. Upewnijcie się, że w trybie fabularnym wchodzicie w ustawienia, zapisywanie i uruchamianie autozapis macie wyłączony. I tak zawsze to miejcie, wyłączony. Wtedy nic wam się nie spieprzy. A teraz po całym glitchu pokażę, jak dokładnie wyczyścić tą pamięć podręczną, żeby nie mieć problemów z wbiciem na sesję online. Czyli zamykamy grę, wchodzimy w zarządzanie gromi dodatkami, w zapisane dane i usuwamy zapisane dane z tego konta, którym robiliśmy Frozen Money. Usuń z konsoli. Pamiętajcie, usuń z konsoli. Nie wszędzie, tylko usuń z konsoli. Teraz wchodzimy w ustawienia sieci, przechodzimy na tryb offline. Czyli odłączamy internet kompletnie i odpalamy grę od nowa. Odpalamy grę od nowa i tu właśnie dostaniemy kalibrację ekranu, o którą najbardziej tutaj się rozchodzi. PS4 wiadomo przytrzymuje L1, R1 też dostanie kalibrację ekranu i to, dla nich to wystarczy. Xbox musi robić to w ten sposób. Potwierdzamy komunikat, potwierdzamy kalibrację, wchodzimy znowu w ustawienia, przywracamy ten internet, przechodzimy na fabułę, czekamy, aż ten internet nam się tam połączy, przywróci się te całe połączenie i wbijamy sobie zwyczajnie na sesję dla zaproszonych. Tu jeszcze nie połączyło, no cyk, zagraj w GTA, sesja dla zaproszonych. No i zwyczajnie mnie załaduje już na sesję dla zaproszonych, ale to jeszcze nie jest koniec. Obejście do końca, powoli, bez przewijania do przodu, bo tu już, co niektórzy mi piszą, już po raz któryś wiszę im 3 miliony, bo stracili opresora przy gift cardu Friends. Trzeba słuchać ze zrozumieniem, sprawa prosta, a nie przyspieszać filmik i przegapić najważniejszy szczegół. I tutaj tak, byliśmy na online, wracamy na tryb fabularny i możemy zamknąć grę. Zamykamy grę i uruchamiamy ją od nowa. I teraz tu znowu dostaniemy taki komunikat, których zapisanych danych chcemy użyć. To w tym przypadku już nie wybieramy jak w metodzie BIF ta konsola, tylko w tym przypadku wybieramy zapisane dane w chmurze Xbox. Czyli nie ta konsola, tylko sieć Xbox, dane w chmurze. To wybieramy i tu już synchronizacja będzie robiła nam się sama. Tam wyskoczą ze 3-4 kilka synchronizacji. My przechodzimy teraz na tryb fabularny, żeby przywrócić właśnie, tak jak tu pisze, lokalne zapisy gry, czyli te wszystkie zapisy, które mieliśmy w trybie fabularnym. Jak to już się ukończy, powinniście na 100% bez żadnych problemów wchodzić na normalnie, no na GTA Online, bo to dzieje się tak po Frozenie, no, że nie da się wbić na tą sesję. Także to jest filmik, który na pewno wam pomoże. Tu jak widać wszystkie moje zapisy, mimo że miałem prolog, jakieś tam inne pierdoły, wszystkie moje zapisy z gry wróciły i mogę wbić normalnie na sesję. To jest dla graczy z Frozen Money na Xbox Series. Na pewno wam to pomoże. Pozdrawiam, elo.